dziękuję bardzo. Bardzo jest mi miło, jestem niezwykle zaszczycony, że mogę tutaj dzisiaj wystąpić przed Państwem i przedstawić swój wykład, który zatytułowałem Kwestia miejska w Europie Środkowej i Wschodniej około 1900 roku. No, uwarunkowania lokalne i lokalne, globalne i lokalne. Otóż chciałbym w tym wykładzie opowiedzieć Państwu o tym, jak prezentowały się pewne problemy związane z szybko rozwijającą się urbanizacją, z życiem miejskim i tym, co ono wywoływało w tamtym okresie. Następnie przedstawić taki rodzaj pewnego studium przypadku, jakim będzie dyskurs miejski w Królestwie Polskim, czyli w tej części ziem polskich, która znalazła się pod panowaniem Rosji w trakcie zaborów w XIX wieku i jak on się kształtował pomiędzy rokiem 1900 a I wojną światową. No i później jeszcze raz wrócę do takiego spojrzenia globalnego i będę się starał może wyciągnąć pewne wnioski na temat no właśnie tej kwestii miejskiej w naszej części Europy, które mam nadzieję mogą być jakoś dla Państwa interesujące. Wychodzę od takiej tezy, że urbanizacja, czyli gwałtowny przyrost ludności miejskiej, który się wydarzył w wieku XIX, dla ludzi wówczas żyjących stanowił szok poznawczy. Nie jest to teza no, jakaś nadzwyczajnie odkrywcza czy trudna do udowodnienia. Wyobraźcie sobie Państwo chociażby osobę, która urodziła się, no powiedzmy, w 1840 roku, a zmarła w 1910. Osoba taka urodziła się w świecie, w naszej części Europy, w którym nie było nawet ani jednego kilometra linii kolejowej jeszcze, a przed śmiercią miała, jest to zupełnie możliwe, szansę zobaczyć nad głową latający samolot. Więc to pokazuje, jak nieprawdopodobnie intensywny czas zmian społecznych, ale też zmian technologicznych, zmian całego świata nastąpił w tak krótkim okresie. Czasem się mówi, że nasz wiek to jest okres nieprawdopodobnie intensywnych przemian. Natomiast tak naprawdę, jeżeli patrzeć na tempo pojawiania się różnego rodzaju niezmiernie istotnych wynalazków, które zmieniały życie ludzi, to wydaje się, że wiek XIX był co najmniej nie gorszy niż wiek XX, a może nawet donioślejszy. I powstanie nowoczesnych miast, które wówczas nastąpiło, jak bardzo wielu badaczy pisze, tutaj macie Państwo na monitorze cytat Erika Hobsbawma, stanowiło właśnie rodzaj pewnego szoku poznawczego. Uprzemysłowienie z jego charakterystyczną strukturą, urbanizację. To były, jak pisze ów Hobsbawm, spektakularne przejawy nowego świata. Gdy one się pojawiły w jakimś miejscu, już nic nie mogło być takie samo. Ale zarazem warto też podkreślić, że pojawianie się takich miejsc, jak choćby Łódź, z której do Państwa przyjechałem, czyli wielkiego miasta przemysłowego, ale też rozwój miast tradycyjnych, które czy to na skutek funkcji, które pełniły politycznych, czy to na skutek różnych szczęśliwych zbiegów okoliczności, również powodowało bardzo dalekosiężne zmiany dotykające całej struktury społecznej, już nie mówiąc o tym, że zmieniał się całkowicie styl życia ludzi. I ten rozwój wielkich miast nie był rzeczą oczywistą i łatwą. Dlatego można mówić o owym szoku poznawczym. Znakomity polski historyk Jerzy Jedlicki w takiej książce Świat zwyrodniały napisał, że o ile w połowie wieku maszyna była chlubą Anglii, to miasto było jej wstydem. Miejsca, gdzie skupiała się industrializacja, gdzie uprzemysłowienie najszybsze rozwijało tempo, takie jak wspomniane tutaj miasta angielskie, stały się głównymi dowodami rzeczowymi w procesie przeciwko miastu, jaki wytoczyła literatura angielska od początku wieku. No i wymieniona jest cała litania negatywnych zjawisk wiążących się z tak szybką urbanizacją. Zniszczenie ludzkich wspólnot, atomizacja społeczeństwa,
wydanie osamotnionej jednostki na łup rekinów, zatrucie naturalnego środowiska, moralnego, człowiek staje się niewolnikiem maszyny i tak dalej, i tak dalej. A zatem urbanizacja w swoim przebiegu, tutaj jeszcze spójrzcie Państwo, są dwa charakterystyczne przykłady Łodzi. Z jednej strony widzicie Księży Młyny, czyli największe skupisko składające się z olbrzymiej fabryki włókienniczej, domów dla robotników, szkoły, straży pożarnej, czyli całe takie miasteczko na terenie miasta położone, które zdawałoby się oferowało pracującym tam robotnikom całkiem godziwe warunki życia, a z drugiej strony z tego samego okresu jest zdjęcie żebraków ulicznych w tej Łodzi będących, tak? Mamy z jednej strony wielki postęp, z drugiej strony negatywne konsekwencje. I mamy liczne konflikty, które są z tym związane, a które można wymieniać ich całą masę. Ja tutaj takie bloki zestawiłem, z których oczywiście najważniejszy to jest konflikt między pracą a kapitałem, kapitałem a pracą, czyli między aspiracjami o lepsze życie dla siebie, o godne życie robotników i warunkami ekonomicznymi, warunkami mieszkaniowymi, w którym przyszło im żyć, które jak wiadomo były bardzo ciężkie i ostatecznie doprowadziły do powstania ruchu robotniczego, bardzo wielu konfliktów społecznych i tak dalej. Konflikt mieszkaniowy, czyli konflikt pomiędzy spekulacją gruntami, która stała się nieodłącznym elementem tego rozwoju miast, i głodem mieszkaniowym, potrzebą znalezienia mieszkania, co stanowiło zwłaszcza w wielkich miastach Europy w XIX wieku olbrzymi problem, nawiasem mówiąc niekoniecznie rozwiązany do dziś. Problem pomiędzy epidemią chorób zakaźnych, które się w wielkich miastach panoszyły, a potrzebą higienicznego życia, potrzebą redukowania tych zagrożeń. No i jak to zrobić w warunkach kapitalizmu? Konflikt pomiędzy tym, czy biopolityka prywatna, biopolityka to jest ta sfera polityki, która odpowiada za przetrwanie fizyczne, tak, ludności, powinna być głównym narzędziem do rozwiązywania problemów społecznych, czy też może powinna być zastąpiona przez państwową czy komunalną, ja to jeszcze rozwinę pod koniec wykładu. Kolejny konflikt to jest konflikt między kulturą wysoką, reprezentowaną przez tradycyjne mieszczaństwa, kulturą popularną, która rozwija się w wielkich miastach. Tutaj we Lwowie, niedaleko dworca kolejowego, znajduje się taki bardzo charakterystyczny budynek cyrku. Jak pewnie Państwo wiecie, przed 100 laty cyrk, czyli wszystko to, co było związane z kulturą popularną, było niezwykle mocno, potem również kino, tępione przez elity, które uważały, że jest to coś, co obniża generalnie poziom kultury całych społeczeństw. Z tym się oczywiście też wiąże pewien problem, konflikt między tradycyjnymi wartościami, które oczywiście zawsze są wyobrażone, no nie ma jakiegoś jednego katalogu tradycyjnych wartości, jest tylko to, co ktoś za nie uważa, i wiejskim stylem życia, który się pojawia, no zwłaszcza wielkomiejskim w tym okresie. Kolejny konflikt to konflikt między różnego rodzaju projektami narodowymi a kosmopolityzmem charakterystycznym dla wielkich miast. Bardzo często wielkie miasta były uważane za źródło, no właśnie, kosmopolityzmu, za źródło procesów, które miały nawet do wynarodowienia prowadzić, a z drugiej strony one były też czymś, co było pożądane, tak, dla przedstawicieli rozmaitych ruchów narodowych, o tym też jeszcze będę mówił. No i wreszcie problem polegający na tym, że postęp techniczny w tamtych czasach oznaczał degradację środowiska i to na niespotykaną wcześniej skalę. Wiek XIX był też okresem pewnych rewolucji i reform miejskich. One mogły przyjmować zarówno formę przemocową, jak to określiłem, tutaj wymieniam na takie najbardziej znane, czyli rewolucję francuską, komunę paryską, rewolucję w Rosji w 1905 roku. Każda z nich była w jakimś sensie rewolucją miejską. Miasto samo w sobie stanowiło ich stawkę. Zarówno wtedy, kiedy lud Paryża burzył Bastylię, jak i wtedy, kiedy na przykład lud Łodzi powstał na barykady w 1905 roku. Ale mogły też przyjmować formy reform ustrojowych i jest to okres, kiedy samorząd miejski w Europie po kolei jest
wprowadzany w poszczególnych krajach, będąc zarazem środkiem naprawczym, ale i źródłem nowych konfliktów, bo samorząd, czyli instytucja polityczna sama w sobie również może mieć formę przemocową. Może na przykład służyć utrwalaniu interesów zamożnego mieszczaństwa przeciwko robotnikom, tak? Albo może służyć utrwalaniu interesów jednej grupie narodowościowej zamieszkującej dane miasto przeciwko drugiej. No i to też będziemy rozwijać. Niezależnie od wszystkiego jest powszechnie przyjęte w historiografii tezą, że wiek XIX to jest wzrost, epoka ogromnego wzrostu znaczenia miast i mieszczaństwa. Mieszczaństwa, które go aspiracje polityczne no, ostatecznie prowadzą do powstania nowoczesnych form politycznych, republikanizmu, jakiegoś tam kryzysu starych wielkich imperiów, które jeszcze w tamtym czasie dominowały na mapie Europy, no i wszystkiego tego, co później się stało w wieku XX. Jak na tym tle przedstawia się Europa Środkowa? Taki historyk z Niemiec, Friedrich Lenger, w książce Europejskie miasto w epoce nowożytnej, tak to tłumaczę po polsku, European City, the Modern Era, pisze, że Londyn, Paryż czy Berlin oferowały punkty odniesienia dla Sankt Petersburga, Moskwy czy Konstantynopola z jednej strony, ale z drugiej strony ten sam Berlin, który na tle Paryża czy Londynu był miastem, no jednak prowincjonalnym jak na tamte czasy, również upatrywał tej nowoczesności i niekoniecznie upatrywał ją w Europie, ale mógł na przykład ją dostrzegać w Nowym Jorku czy Chicago, czyli w wielkich miastach amerykańskich. A zatem mamy do czynienia z pewnymi transferami zarówno idei, jak i wzorców tego, jak dane miasto powinno, jak nowoczesne miasto powinno wyglądać i jak się rozwijać. Generalnie jednak możemy powiedzieć, że w kontekście środkowoeuropejskim mamy do czynienia z taką bardzo typowym, z bardzo takim typowym przypadkiem, kiedy peryferie starają się w jakiś sposób naśladować centrum, odnieść do tego centrum, ale żeby do tego się w sposób skuteczny odnieść, czyli żeby starać się na obszarze peryferyjnym wprowadzać w życie wzorce, które się pojawiły w wielkich metropoliach tamtejszego świata, no również trzeba przejść pewien proces mentalny i o tym też będę chciał mówić. Taki polski badacz Błażej Bostek napisał taką znakomitą książkę Paryże innej Europy, o miastach w naszej części Europy, które są nazywane Paryżem, na przykład północy jak Warszawa, ale do miana Paryża aspiruje też na przykład Bukareszt. Widać zatem, jak bardzo wzorzec zakorzeniony gdzieś w świecie zachodnim wpływał na postrzeganie świata przez ludzi mieszkających tutaj, jak bardzo chcieliśmy być tacy jak ów wspomniany prawdziwy Paryż, ale jednocześnie miało to swoją cenę. W Europie Środkowo-Wschodniej mamy do czynienia z licznymi konfliktami lokalnymi, które są również związane z rozwojem miast. Najbardziej charakterystyczny z nich, i cieszę się, że znajduje się dzisiaj w Galicji, o tym mogę tu powiedzieć, to jest konflikt między polityką imperialną, a różnego rodzaju lokalnymi ruchami narodowościowymi, narodowo-twórczymi. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że nie pamiętam teraz, jak się ci panowie nazywali, którzy budowali w całych Austro-Węgrzech jednakowe teatry, tak? Ale to, czy jesteśmy we Lwowie, w Bratysławie czy w Zagrzebiu i widzimy identyczną albo bardzo podobną architekturę, pokazuje, że jesteśmy w strefie wpływów imperium, które dążyło do pewnego rodzaju standaryzacji no, swojej strony wizualnej. Ale przecież wszystkie ruchy narodowo-twórcze, które pojawiały się na tym terenie, szły w zupełnie odwrotnym kierunku. One chciały podkreślić tę swojskość. Więc ten problem był bardzo istotny, niezależnie czy mówimy o Austro-Węgrzech, o Rosji czy o Niemczech już po zjednoczeniu. Kolejny konflikt lokalny to jest konflikt między nowym a starym mieszczaństwem, który oczywiście nie jest lokalny sam w sobie, ale w naszym konkretnym przypadku regionalnym ma tę cechę, że konflikt klasowy miesza się i nakłada z konfliktami etnicznymi, religijnymi, to znaczy w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo często stare mieszczaństwo reprezentuje inną narodowość niż nowe, które aspiruje do zajęcia jego roli. No i na tym tle pojawiają się różnego rodzaju turbulencje, czasami w skrajnych przypadkach, zwłaszcza po I wojnie światowej, prowadzące po prostu do
przemocy. No i wreszcie pewna ogólna cecha regionu to wyspowy charakter industrializacji. W Europie Środkowo-Wschodniej mamy tak naprawdę jedno w 1900 roku wielkie, przez wielkie rozumiem w tym konkretnym przypadku prawie półmilionowe miasto, które powstało wyłącznie dzięki przemysłowi, jest to Łódź. Poza tym rozwijają się pewnego rodzaju ośrodki przemysłowe, zwłaszcza związane z górnictwem, a poza nimi takich typowych miast przemysłowych, jak ów Manchester, będący dla miast przemysłowych tym wzorcem, nie ma. Co to powoduje, że w społeczeństwie wiejskim, które wiejskim pozostaje w dużej mierze, takie miasto przemysłowe szokuje jeszcze bardziej. Dla kogoś, kto wychowywał się na polskiej wsi, wizyta w Łodzi, widok tych tysięcy kominów, które pewnie z dużej odległości gdzieś było już widać i olbrzymią ilość dymu, które wydobywały, pewnie gdzieś w latach 80. XIX wieku oznaczał szok porównywalny do wkroczenia do pewnego obszaru innej cywilizacji. Ta inność była bardzo często podkreślana również w dyskursie, również tworzonym przez elity, dlatego że takie miejsca niekoniecznie musiały spotykać się z sympatią elit, no, przywiązanych właśnie do tradycyjnych wartości, jakkolwiek by je rozumieć. I przejdę w ten sposób do Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku. Tutaj macie Państwo mapę pokazującą ten teren i ona jest skażona wszystkimi tymi zjawiskami, o których wcześniej mówiłem. To znaczy mamy tak naprawdę dwa duże okręgi przemysłowe, z których jeden stanowi Łódź, związana z przemysłem włókienniczym, która sama staje się z czasem wielkim miastem. Drugi, Zagłębie Dąbrowskie, związane z górnictwem, hutnictwem, jest zdecydowanie mniejsze i na dodatek podzielone granicami, bo to było dokładnie miejsce, gdzie się granice Rosji, Niemiec i Austro-Węgier spotykały. Oprócz tego przemysłu jest niewiele, jest natomiast Warszawa. Warszawa, która staje się w tym okresie nowoczesnym miastem i która staje się trzecim co do wielkości miastem Imperium Rosyjskiego. To jest bardzo poważna liczba mieszkańców. Powiem tylko, że w okresie od połowy XIX wieku do 1914 roku ludność miejska w Królestwie Polskim wzrosła z 10 do 30%. Czyli jest to zmiana zasadnicza. Całe Królestwo Polskie liczyło 9 milionów mieszkańców, nieco ponad 9 milionów w 1897 roku. Ale, co charakterystyczne, na ten wzrost liczby mieszkańców pracują tak naprawdę tylko ośrodki przemysłowe. To znaczy, mamy dwa wielkie miasta, a oprócz nich mamy pewien szereg miast średnich, nawet miasta gubernialne, powiatowe. Są miastami średniej wielkości, często małymi. W tych wielkich miastach jest liczna ludność wielkomiejska, taka typowa, złożona z burżuazji, robotników, inteligencji, a poza nimi, a już zwłaszcza na prawym brzegu Wisły, mamy bardzo tradycyjne miasteczka, zdominowane przez ludność żydowską, czyli stanowiące taki właśnie sztetl. No i co jest jeszcze charakterystyczne dla królestwa w tym okresie? Na skutek działań czysto politycznych, w odróżnieniu od miast rosyjskich, aż do 1900 roku jest ono pozbawione samorządu miejskiego. Miasta w Królestwie Polskim, w odróżnieniu od rosyjskich, w odróżnieniu od galicyjskich czy niemieckich, są zarządzane bezpośrednio przez administrację rządową. I dzieje się tak z bardzo prostej przyczyny, mianowicie władze rosyjskie obawiają się, że taki samorząd miejski, gdyby powstał w Królestwie Polskim, byłby jakąś polską instytucją narodową, a tego oczywiście w tym miejscu znanym z powstań, znanym, uważanym wręcz za symbol buntu w Rosji, Rosjanie nie chcą, więc wolą tą władzę sprawować samemu w takiej właśnie formie. Rząd rządzi bezpośrednio. Mianowany jest w każdym mieście prezydent lub burmistrz i są mianowani jego pomocnicy, czyli tak jakby radni. Ale nie jest to samorząd w współczesnym rozumieniu. Nie jest to również nazywane w ten sposób. Jest ta instytucja nazywana mianem magistratu. I ten stan rzeczy trwa do rewolucji 1905 roku, która wiele zmienia. A z tych zmian najpoważniejsza polega na tym, że pojawiają się wówczas nowe ramy funkcjonowania dyskursu. Zniesiona zostaje
cenzura prewencyjna, czyli wydawnictwo, gazeta, książka ukazuje się bez wcześniejszej ingerencji cenzora. Rozkwita po 1906 roku polskie życie, jakbyśmy to powiedzieli, publiczne. Można tworzyć szereg, powstaje szereg różnego rodzaju stowarzyszeń, jeśli to było bardzo trudne. No i wreszcie rozkwita coś, co bym nazwał wielkomiejską sferą publiczną, to znaczy rewolucja sama w sobie, przez te wszystkie jej akcenty, które niekoniecznie były pokojowe, bardzo często to były manifestacje, bójki uliczne, wielkie, masowe wiece partyjne, w trakcie których różnego rodzaju mówcy przekonywali, czy to do racji socjalistycznych, czy do innych. Wszystko to powoduje, że społeczeństwo, które przez 50 lat było pozbawione takiego możliwości uczestnictwa w życiu publicznym, nagle ma tego aż nadmiar. No i można powiedzieć, że ta sfera publiczna, która powstaje, jest sferą publiczną o tyle nietypową, że masowo biorą w niej udział również robotnicy, również grupy do tej pory wykluczone, jak to teraz się zwykło mówić, co sprawia, że nie jest ona w sposób zbyt, nie poddaje się ona kontroli. Dochodzi do tego bardzo często, że na przykład nawet partie socjalistyczne, które są zainteresowane trwaniem rewolucji, kiedy przekształcają się z partii kadrowych, czyli mało licznego, zamkniętego grona działaczy w masowe, liczące kilkadziesiąt tysięcy osób organizacje, to postępują zupełnie inaczej niż ci starzy działacze by tego chcieli. Tak? Wszystko to sprawia, że jak to określił jeden z historyków, na przykład Łódź tego okresu to jest laboratorium społeczne, na jej ulicach dzieje się historia i dosłownie nie tylko ta historia bardzo krwawa, ale również ta obejmująca coś, co byśmy nazwali pewnego rodzaju edukacją obywatelską. Najlepiej widać te przemiany na przykładzie prasy łódzkiej, którą się zajmowałem. Otóż w tak dużym mieście nakład średni gazety przed tą rewolucją to było 1500 egzemplarzy, by w ciągu dosłownie roku urosnąć do kilkunastu tysięcy. Co w kontekście bardzo dużego analfabetyzmu i tego, że no, gro mieszkańców, znaczy większość, 60% Łodzi nie umiała czytać i pisać, jest czymś, co bardzo wymownym. Pokazuje to, jak bardzo dużo się zmieniło. W kontekście miejskim zmieniło się również to, że można było odtąd w sposób otwarty krytykować władze miasta, co wcześniej było zupełnie niemożliwe. Mało tego, ponieważ te władze miejskie w tym rosyjskim systemie stały bardzo nisko na szczeblu tamtejszej administracji, bardzo często prezydentami miast byli nawet Polacy, co było ewenementem, ale oni to były osoby, które miały niskie kompetencje, to były osoby, które no, często były uwikłane w różnego rodzaju układy nieformalne, korupcyjne i tak dalej. Bardzo łatwo było zrobić z nich przedmiot ostrej krytyki. Tymczasem władze główne, czyli gubernatorzy, władze rosyjskie, rząd rosyjski nadal był nietykalny. Tak? To sprawiło, że rozgorzał w tym czasie w Królestwie Polskim bardzo taki gorący okres debat na temat miasta i na temat potrzebnej reformy. Jednym z haseł rewolucji stał się samorząd miejski, konieczność jego wprowadzenia. No i przyjrzyjmy się nieco tym wszystkim głosom. Zaczniemy jeszcze od takiego z 1899 roku, ale on pokazuje, jak wśród ówczesnych ekspertów, osób zajmujących się tematyką miejską, postrzegano te sprawy. Tutaj prawnik, ekonomista Bronisław Bouffal w 1899 roku w pracy typowo naukowej z dzisiejszej perspektywy, tak? Czyli nie w gazecie, ale w książce, która ma charakter ekspercki, w sposób bardzo otwarty pisał, że pozbawienie magistratów samodzielności, nawet w sprawach, w których teoretycznie powinny one mieć tą samodzielność, czyli związanych z rozwojem miast, bardzo ujemnie wpłynęło na rozwój interesów miejskich, że miasta, władze miast nie miały żadnej inicjatywy i że prowadziło to do szeregu bardzo poważnych konsekwencji, że zarząd nad miastami był zupełnie nieprawidłowy. Jeszcze
mocniejszy jest głos Adolfa Suligowskiego. To jest bardzo ciekawa postać, z wykształcenia prawnik. Od no co najmniej lat 80. XIX wieku zajmował się jako jeden z takich prawdziwych ekspertów, jedyny chyba w Polsce, sprawami miejskimi. Poświęcił wiele lat swojego życia na walkę o to, by samorząd miejski został wprowadzony. A gdy już został wprowadzony w II Rzeczpospolitej, założył Związek Miast Polskich, czyli stał się rzeczywiście takim, no powiedzielibyśmy, bardzo charakterystyczną postacią, reprezentującą sobą pewne całe środowisko, tak, aktywistów miejskich tego czasu. Otóż Suligowski w licznych pracach, najbardziej głośna z nich wydana jeszcze pod koniec XIX wieku, to była Miasto Analfabetów i tą nazwą została okraszona Warszawa, w której rzeczywiście ta liczba analfabetów w porównaniu do innych miast europejskich w tym czasie, tak jak w całym Królestwie, była przerażająco duża. Krytykował w sposób niezwykle dosadny istniejący stan rzeczy. Pisał na przykład, i tutaj to widać, że pod względem porządków takich zewnętrznych to nie ma postępu, z wyjątkiem Warszawy, nigdzie. Natomiast jeśli chodzi o potrzeby kulturalne ludności, to nawet w Warszawie one są całkowicie zaniedbane. I co jest bardzo ciekawego w tej jego myśli, że postęp cywilizacyjny Zachodu nie pozostaje bez wpływu na polskie miasta, bo wyższe sfery się bogacą i podnoszą w kulturze, lecz masa biednego ludu, jeżeli się nie cofa, to nie idzie naprzód ani pod względem fizycznym, ani moralnym, ani pod względem materialnym. Jeszcze jeden cytat z Suligowskiego. Otóż przy ilości braków, które charakteryzować miały gospodarkę miejską w Królestwie, braku pomocy lekarskiej, braku prawidłowo zorganizowanej dobroczynności, braku odpowiedniej ilości szkół, biedny lud był pozbawiony możliwości rozwoju. W tej sytuacji dochodziło wręcz do zastoju w dziedzinie postępu kulturalnego, dochodziło do cofania się, można powiedzieć, w takim rozwoju cywilizacyjnym tych najuboższych warstw ludności miejskiej, zwłaszcza robotników. I jakby na tym tle, gdy rewolucja 1905 roku wybuchła, ona była w Królestwie Polskim nieco inaczej rozumiana i nieco inaczej tłumaczona niż w Rosji. Mianowicie od samego początku podkreślano pewnego rodzaju miejski kontekst tej rewolucji. Bolesław Prus, znany państwu znakomity polski dziennikarz i pisarz, napisał jeszcze w 1905 roku taką oto bardzo interesującą rzecz. Otóż gdy kilkunastotysięczne miasto w Prusach Zachodnich, czyli Wąbrzeźno, zamieszkałe przeważnie przez ludność polską, posiadało wodociągi, oświetlenie elektryczne, znakomitą rzeźnię, liczne budynki szkolne, sprzęt do oczyszczania ulic i planowało kanalizację, nasze miasteczka są brudne, nieoświetlone, mają złą wodę, podczas deszczu toną w błocie, czyli przepaść cywilizacyjna tak bardzo rozwinięta, że bardzo, no w sumie mało ważne, miasteczko w Prusach ma pewne elementarne zdobycze cywilizacyjne, których nie posiadają nawet największe polskie miasta. To powoduje no bardzo taką silny, powiedzielibyśmy, dążenie do poprawy. A to dążenie do poprawy w zgodnej opinii ówczesnych komentatorów jest niemożliwe właśnie z uwagi na ten system polegający na tym, że nie ma samorządu, rząd zarządza miastami bezpośrednio. No i jeszcze jako na podsumowanie przytaczę państwu trzy cytaty z niezwykle ciekawej książki Nasze Miasta, Samorząd 1915 roku. Jej autorem był taki znany publicysta Stanisław Koszucki. Ta książka ukazała się w 1915 roku, bo i samorząd miejski Rosjanie zdecydowali się w Królestwie wprowadzić właśnie w 1915 roku, w sytuacji, gdy już fizycznie tam wojsk rosyjskich najczęściej nie było. Tak? To jest taki chichot historii, że car zdecydował się o wprowadzeniu w Królestwie samorządu miejskiego w momencie, gdy je stracił i zostało ono zajęte przez wojska niemieckie. Otóż dla Koszuckiego Łódź to sierota bez ojca i matki, kopciuszek umorusany, zakurzony, zabłocony, niemile woniejący. Łódź to miasto, w którym rozwijają się choroby epidemiczne, w
w którym nie ma kanalizacji wodociągów, w którym brakuje ogrodów, w którym dobroczynność jest w ręku towarzystw prywatnych, w którym jest jakaś absurdalnie niska kwota 20 tysięcy rubli na szpitale łożona. A więc mamy przykład skrajny tego, jak nie powinno być zarządzane duże miasto i jest to Łódź. No i Kossuth pisze tak. Niewiele jest miast na kuli ziemskiej, które by miały tyle niezaspokojonych, doniosłych potrzeb, a których zarząd wykazywałby tak wiele obojętności, tak mało inicjatywy i tak dużo bezczynności, jak właśnie w Łodzi. Na tym tle potrzebne są punkty odniesienia. No i takim punktem odniesienia zostanie, oczywiście, aha, to jest, podkreślę, zawsze był Zachód, tak? Nawet jeżeli istniały bardzo dobrze zarządzane miasta rosyjskie, które ten samorząd miały, to punktem odniesienia dla Europejczyków z naszej części Europy zawsze jest Zachód i to można powiedzieć, że jest pewna zasada, tak? Natomiast jednym z punktów odniesienia dla Kossuthskiego był Lwów. No i tutaj cytat dość uroczy z tej samej książki, pozwolę sobie przytoczyć. Otóż Kossuthski pisze w 1915 roku z perspektywy lat 50, oceniając samorząd miasta Lwowa, że miasto to traktowane było swego czasu po macoszemu, eksploatowane przez administrację niemiecką, stało się zaściankiem, posiadającym złe bruki, brak parków, nadzwyczaj marnie oświetlonym, bez dobrej komunikacji, z fatalnie uregulowanymi ulicami. No i generalnie opis Lwowa sprzed tych 50 lat to mniej więcej podobny jest do tego opisu Łodzi, który przed chwilą przytaczałem, tak? No i nagle co się dzieje? 25 lat życia samorządnego starczyło, by Lwów podnieść z upadku i uczynić dobrze zagospodarowanym dużym miastem, nadać mu pociągającą, piękną szatę zewnętrzną, uczynić pierwszorzędnym ośrodkiem oświatowym i kulturalnym. W tym cytacie kryje się oczywiście pewna pułapka, to znaczy ów autor doskonale zdawał sobie sprawę, że ten status Lwowa, no bo oczywiście trudno się też nie zgodzić z tą jego tezą, że było to pierwszorzędne miasto w 1915 roku, wynikał z jego stołeczności, z jego pozycji, tak, które zajmowało miasto w Austro-Węgrzech jako stolicy jednego z państw koronnych. Ale tak naprawdę dlaczego Lwów jest tutaj tak podawany jako przykład? No bo proszę Państwa, w tamtym czasie jest to największe miasto rządzone przez Polaków. Jest wzorem świadczącym, że my też potrafilibyśmy o swoje miasta zadbać, gdyby, tak jak Polacy z Galicji, gdybyśmy mieli taką szansę. No i na tym właśnie tle, te punkty odniesienia były konstruowane. Wskazałem na pewną diagnozę. Teraz troszeczkę powiem o konsekwencjach tego, jak ten dyskurs był formułowany, jakie w nim główne tezy się pojawiały, bo oczywiście te cytaty, które Państwu przytoczyłem, no na każdego z nich można znaleźć z 10 podobnych. One w ogóle są zresztą bardzo podobne. To jest bardzo zgodny, churalna teza, tak, że jest fatalnie i tego wina leży po stronie braku samorządu. Otóż bardzo charakterystyczne było to definiowanie przez brak. Status gospodarki miejskiej, jej poziomu w Królestwie Polskim był definiowany przez to, że czegoś nie było, a nie, że coś było, czego inni nie mieli, tak? To sprawiało, że owe braki urastały do rangi takiej jakiejś cechy charakterystycznej, naczelnej tego, jak w ogóle wygląda codzienność królestwa, codzienność miejska i warto zwrócić uwagę, że jest to nie do końca słuszne, dlatego że bardzo wiele elementów, na przykład infrastruktury, jeżeli one były opłacalne, były związane z interesem prywatnym, a nie publicznym, pojawiało się w Królestwie Polskim bardzo szybko. Na przykład tramwaje elektryczne tutaj we Lwowie i w Łodzi chyba prawie w rok różnicy między nimi jest. To jest bardzo szybko, tak? Natomiast to jest związane wszystko ze sferą prywatną. Natomiast to, że sfera publiczna i te zaniedbania definiują status miast, powoduje, że brak staje się tą naczelną zasadą, no, organizującą całą debatę. To po pierwsze. Po drugie,
Ja już wspomniałem o idealizacji Zachodu, który jest punktem odniesienia całkowitym. Nawet jeżeli autorzy wiedzą, że nie wszystko w świecie zachodnim jest takie idealne, również w sferze tego, jak funkcjonują tamtejsze miasta, to no, z przyczyn głównie bym powiedział z jednej strony taktycznych, tak, no, chodzi o to, żeby jednak jakiś punkt odniesienia wskazać, ale z drugiej strony też mentalnościowym w naszej części Europy idealizacja Zachodu na każdym polu jest rzeczą normalną. Po trzecie, traktowany samorządu miejskiego jako instytucja politycznej. To jest bardzo interesujące i bardzo zgubne. Pisanie, że jeżeli powstanie samorząd, to wszystkie problemy, które wynikały z istniejących konfliktów, zostaną w cudowny sposób załatwione, jest tak naprawdę zaprzeczeniem politycznego charakteru tej instytucji. I wydaje mi się, że ta cecha tak silnie widoczna w tym dyskursie Kresła Pruskiego wcale nie jest cechą typowo lokalną, że ona funkcjonuje wszędzie tam, ona się pojawiała wszędzie tam, gdzie samorząd miejski był wprowadzony. Mało tego, ona się pojawiała wszędzie tam, gdzie pewne grupy miały interes w tym, żeby w taki właśnie sposób go postrzegać. Kolejna sprawa to redukowanie samorządu do rangi instytucji narodowej. To znaczy w polskim dyskursie jest absolutnie oczywiste, że to ma być samorząd polski. Jest to tak bardzo oczywiste, że piszący często nie zdają sobie sprawy, że przecież nie zawsze ludność polska stanowi większość mieszkańców miast Królestwa Polskiego, a w przypadku tych mniejszych to w ogóle nigdy, bo prawie zawsze tą większością byli Żydzi. To sprawiało, no, to otwierało pole do bardzo poważnych problemów i konfliktów politycznych, o czym za moment. No i ostateczności dochodzi do rywalizacji między dwoma wizjami, które się jakby kształtują. Jedna to jest wizja narodowego kapitalizmu, druga to jest wizja socjalizmu municypalnego. O tym, jak ta rywalizacja wyglądała w praktyce, piszemy więcej o tej, w tej książce, o której tutaj wspomniano na początku w Łodzi. Natomiast one się krystalizują przed 1914 rokiem. Jeden przykład pokazujący no właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, że u Koszuckiego pada takie zdanie, że wyższość samorządu lokalnego w sprawach blisko związanych z potrzebami życia miejscowego nad biurokratycznym. W ogóle to jest bardzo charakterystyczne, że rosyjską administrację w czasach cara nazywano zawsze biurokracją. Nie są te same pojęcia, no ale tak się przyjęło. Można udowodnić w zasadzie a priori. Tego nie trzeba udowadniać. No a moim zdaniem nie jest to wcale takie oczywiste, gdyby nad tym się poważnie zastanowić. Kwestia czegoś, co nazywam prawo do miasta, oczywiście prawo do miasta, right to the city, to jest koncepcja bardzo w takiej dzisiejszej socjologii popularna. O to, kto to prawo do miasta, toczą się teraz wielkie spory teoretyczne i bardzo często również praktyczne, natomiast wydaje mi się, że ono w każdej epoce występuje i tutaj też jest to bardzo istotny element debat, które badam. Jak pogodzić na przykład polskość Warszawy i innych miast z wymaganiami nowoczesności? To znaczy, czy nowoczesna, współczesna metropolia może być jednocześnie miastem narodowym? Kto ma rządzić miastami królestwa? Jaka grupa społeczna? Czy najbardziej wykształceni? Czy posiadający największe kapitały? Pamiętajcie Państwo, że w naszej części Europy to niekoniecznie to samo, a najczęściej to nie to samo. Czy po prostu Polacy? Czy na przykład robotnicy? Czy samorządne to musi znaczyć demokratyczne? No bo przecież my możemy mieć samorząd miejski, ale wybrany w niedemokratycznej ordynacji, która zabezpiecza na przykład no właśnie prawo osób najbardziej wykształconych do tego, żeby to oni stanowali większość. I bardzo wielu ówczesnych ekspertów, takich jak wspomniany tutaj Suligowski, taką właśnie tezę, taki właśnie pogląd oni formułowali, że musimy zadbać o to, żeby wśród radnych przeważała inteligencja, bo robotnicy z całym szacunkiem są niedostatecznie przygotowani intelektualnie do pełnienia tej funkcji. Jaki powinien być zakres działań samorządu? No i wreszcie, czy dążymy do tego, by powstało wymarzone polskie miasto, czy może dążymy do tego, by powstała nowoczesna utopia? By
o tym powiedzieć. Kilka teraz słów na temat przemiany narodowej demokracji w tym okresie. Narodowa demokracja, czyli jak Państwo wiecie, no po prostu polska największa partia nacjonalistyczna, której głównym ideologiem w tym okresie był Roman Dmowski, ale bardzo istotną zasługi na tle rozwijania jej programu miejskiego położył również Zygmunt Balicki. Była polską partią działającą we wszystkich zaborach, bardzo silną również i tutaj w Galicji. Natomiast w Królestwie Polskim ona powstała. W Królestwie Polskim najwyraźniej zachodzi jej pewna ewolucja ideowa. Mianowicie początki narodowej demokracji to są początki partii takiej typowo ludomańskiej, chłopomańskiej, odwołującej się do ludów jego tradycyjnej wersji, a tą tradycyjną wersję można było znaleźć no, głównie na wsi, jako ostoi polskości, jako czegoś, co polskość reprezentuje w najwyższym stopniu. Tymczasem wielkie miasta niekoniecznie, i tutaj w Przeglądzie Wszechpolskim, głównym organie narodowej demokracji, pisano jeszcze w 1902 roku, że z racji swojej misji handlowej to stolica, jak każde miasto, musi mieć skłonności kosmopolityczne. Więc jej rozwój taki czysto materialny może spowodować, że znajdzie się ona pod wpływem elementów obcych i straci cechy miasta polskiego. Można zadać sobie pytanie, jakie to elementy. Proszę zwrócić uwagę, w 1902 roku jeszcze wprost to nie jest napisane. W wyniku przemiany, która w dyskursie endeckim następuje po rewolucji, pewne sprawy stają się jasne. Ta przemiana narasta. Już w 1904 roku pisze wprost, tutaj nie będę tego cytatu czytał, jest długi w całości, ale istotne jest to, że jego teza jest następująca, że w Polsce nie ma silnego mieszczaństwa, ono się nie rozwinęło, dlatego że z inteligencją, czyli czytaj członkowie i sympatycy narodowej demokracji głównie, no bo ona była partią złożoną głównie z inteligentów, którzy by mogli to mieszczaństwo uformować, tu pada takie słowo, byli pozbawieni takich możliwości. W związku z tym mieszczaństwo nie zdołało chwycić na ster i zostać przewodnikiem społecznym. Trzeba szukać kwalifikacji wśród innych grup ludności. To jest ten moment, kiedy już nie tylko chłopi, ale powoli też robotnicy zaczynają być przedmiotem zainteresowania narodu i demokracji. Mieszczaństwo nie. Mieszczaństwo jest stracone. Mieszczaństwo jest obce. Jest obce, bo zdominowane przez ludność żydowską. I w 1913 roku, w okresie, kiedy już narodowa demokracja staje się partią otwarcie antysemicką, ta ewolucja następuje no tak pomiędzy 1908 a 1912 rokiem, przyjmując postać skrajną właśnie wtedy, kiedy dochodzi do bojkotu ekonomicznego sklepów i towarów żydowskich, endecy już piszą wprost, że walczą z ludnością żydowską w polskich miastach, ponieważ uważają, że jest to akt dziejowej doniosłości i chodzi tu o sprawę powstania czysto polskiego stanu średniego, zdolnego pełnić samodzielnie i w całości wszystkie przywiązane do tego stadu funkcje, a zarazem unarodowienia i spolszczenia miast naszych. Czyli partia początkowo odwołująca się do ludu staje się partią, która ma aspirację bycia partią mieszczańską, reprezentacją polityczną polskiego mieszczaństwa, które jest bardzo słabe, ale które należy rozumacniać, po to, aby zrealizować cel w przyszłości w postaci spolszczenia miast. Czyli doprowadzenia do tego, żeby to ludność polska miała w nich przewagę ekonomiczną. W tym celu niejako prowadzenie agresywnej polityki antysemickiej jest usprawiedliwione, staje się no, środkiem dążenia do celu. No ale ta przemiana, która zresztą za sprawą ordynacji wyborczych, one niekoniecznie były też demokratyczne, sprawiła, że narodowa demokracja stała się po 1905 rokiem najsilniejszą polską partią, wprowadzającą największą liczbę posłów do Dumy, tak, do rosyjskiego parlamentu, idzie w parze z dyskusją innego rodzaju. Jakie są zadania wielkiego miasta?
I tutaj mamy z jednej strony twórców tego narodowego kapitalizmu, którzy chcą budować polską burżuazję, umacniać polskie mieszczaństwo, a z drugiej strony mamy bardzo poważną debatę na temat tego, czy takie rzeczy jak tramwaje, gazownia czy elektrownia powinny być własnością miasta czy kapitału prywatnego. Gdzie jest granica między tym, co prywatne, a co państwowe w wielkim mieście? W tym samym 1915 roku ukazuje się książka Edwarda Strasburgera, to był pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale książka ukazała się też w Warszawie, Wielkomiejska polityka społeczno-gospodarcza. I on w niej promuje coś, co w literaturze nazywa się mianem socjalizmu municypalnego. Socjalizm municypalny to nie jest po prostu socjalizm, to jest koncepcja, w ramach której poza zaspokajaniem najbardziej elementarnych swoich zadań i obowiązków gmina miejska, samorząd miasta powinien również prowadzić aktywną politykę polegającą na byciu właścicielem różnych firm, przedsiębiorstw miejskich. No, koncepcja, która, jak się państwo domyślacie, ostatecznie w sumie o tyle zwyciężyła, że nawet i dziś, przynajmniej w Europie, uważa się, że to jest dosyć oczywiste, że miasto powinno być właścicielem na przykład sieci przesyłowych, ale nie jest dla wszystkich oczywiste. Na przykład ja przyjechałem do państwa z miasta, gdzie sieć cieplną sprywatyzowano kilka lat temu, w związku z tym mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na ceny. Czyli jest to bardzo nowoczesna debata, właściwie jakoś tam w skali świata się do tej pory tocząca. Strasburger formułuje bardzo ciekawą tezę, którą tutaj z tyłu widać. Otóż dla niego Łódź to typowy przykład miasta, którego zarząd trzyma się kierunku indywidualistycznego, nie mieszania się do stosunków prywatno-gospodarczych. Czyli ten system obowiązujący w Rosji jest jakby zdiagnozowany przez tego ekonomistę również jako jeden z elementów bardzo skrajnie liberalnej doktryny ekonomicznej, która powinna być zastąpiona przez właśnie socjalizm municypalny. No jak się państwo domyślacie, tę koncepcję socjalizmu municypalnego podchwycą socjaliści. W momencie, kiedy dochodzą do pierwszych wyborów już w niepodległej Polsce w 1919 roku, właśnie pod hasłem socjalizmu municypalnego na przykład Aleksy Rzeski zostaje pierwszym prezydentem Łodzi i on chce rzeczywiście taką aktywną politykę prowadzić. Oczywiście jej skutki są bardzo różne. Natomiast w przypadku piewców narodowego kapitalizmu nie do końca wiadomo, jak się zachowają, dlatego że z jednej strony, no oczywiście, jeżeli mamy prowadzić politykę narodową, to należy dbać o to, żeby na przykład polski lud nie musiał płacić zbyt dużych cen właścicielom gazowni, którzy są niemieckimi, żydowskimi kapitalistami. Ale jeżeli mamy tworzyć własną polskie mieszczaństwo i burżuazję, to może niekoniecznie to uczyńmy to komunalnym, może to sprzedajmy komuś, kto będzie na przykład polskim arystokratą. Wszak w tamtych latach, w tym dyskursie, bardzo często pojawiały się dosyć absurdalne z punktu widzenia ekonomii tezy, że na przykład wyzysk polskiego robotnika przez polskiego fabrykanta to jest mniejszy niż gdy wyzyskuje go Niemiec lub Żyd. No czyli mamy, reasumując, rozwiniętą debatę z bardzo różnymi punktami widzenia i mamy też jakby dwie drogi tego, w jakim kierunku powinny się rozwijać polskie miasta. A jak powinny wyglądać? Tu są również pewnego rodzaju trudności obiektywne, które sprawiają, że choć najzwykle popularny ale w Królestwie Polskim jest prąd budowy miast ogrodów w tym czasie. Czyli ta doktryna założona przez Howarda, która zakładała, że miasto powinno być współczesne, nowoczesne, projektowane jako taki ogród, gdzie każdy ma dostęp do zieleni, do ogrodu, może nawet uprawiać własny ogródek. I tutaj to zdjęcie tych domków to jest Hellerau, czyli jeden z takich sztandarowych przykładów miast ogrodów wybudowanych w Niemczech,
który bardzo popularyzowano i w okolicach na przykład Warszawy powstało wiele w Królestwie Polskim miasto grodu, to koncepcja ta jest utopijna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ona w zasadzie nie rozwiązuje w ogóle problemów dużych miast. Zbudujmy nowe, porzućmy to stare, wstrętne dzielnice robotnicze Warszawy, zbudujmy nowe. Tylko jest problem, a jak to zbudować za środki finansowe takie, żeby ten robotnik było go stać na taki domek? Więc się okazuje, że te miasta ogrody, które mają być pomyślane jako element reformy społecznej, stają się tak naprawdę dzielnicami dla ludzi dosyć zamożnych, którzy stać na to, żeby zbudować sobie dom w takim mieście ogrodzie i zamieszkać gdzieś właśnie pod Warszawą, w Podkowie Leśnej na przykład. No i jest druga opcja, czyli pójście w stronę bardzo otwartą modernizmu, który niejako na gruzach Starego Miasta proponuje to, co widać na drugim zdjęciu, czyli najstarsze w Łodzi, tym razem już przedwojenne osiedle bloków zbudowane przez socjalistyczną Radę Miasta. No ale tu jest następny problem, że to osiedle, dziś już zabytkowe, też miało być dla robotników, a w praktyce też się okazało, że zamieszkali tam ludzie zamożni, bo robotników nie było stać nawet na to. A zatem są pewne obiektywne ograniczenia polityki społecznej, miejskiej, w takich miejscach jak Królestwo Polskie. I myślę, że one są że te ograniczenia mają charakter obiektywny również i w naszej części Europy, bo jeżeli bym się miał pokusić o pewne podsumowanie tego, co tutaj powiedziałem, to wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli to wszystko teraz zgeneralizować, to przede wszystkim pewną cechą charakterystyczną dla dyskursu miejskiego w Europie Środkowej jest ów asynchronizm. To znaczy status piszących, domagających się różne rzeczy definiowany jest przez brak. My chcemy być jak Paryż, Wiedeń. My czasem nawet nam się udaje naśladować te miejsca. Ale jednocześnie ciągle czegoś brakuje, żeby naprawdę być nowoczesnym. I ten status tego, że ciągle czegoś nam brakuje, jest czymś niezwykle nośnym i niezwykle taki sposób, no powiedziałbym, negatywny, wpływający też na sposób, w jakim dyskursy są kształtowane. Ja tutaj stawiam tezę, że one mają charakter w dużej mierze peryferyjny, jak to się często mówi, imitacyjny, tak, w stosunku do tych debat toczących się w centrum. Paradoksalnie to, co jest w nich najbardziej żywego, najbardziej niesztampowego, to są te pomysły, które jakby mają najmniejszą same w sobie szansę na realizację i których nikt nie traktuje wtedy poważnie. To jest zresztą, kiedy się pojawiają, to jest zresztą bardzo typowy przykład w naszej części Europy. Ja tylko podam jedną tutaj anegdotkę. Otóż gdy myślę, że część z Państwa była w Łodzi, tam znajduje się na terenie dawnej fabryki Poznańskiego takie olbrzymie centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura. I ono zostało wymyślone przez ostatniego dyrektora mieszczącej się tam fabryki, gdy ona jeszcze istniała w latach 90. Ale on wtedy nie był przez nikogo traktowany poważnie, to był wariat. Oczekiwano, że to raczej sfera publiczna. Państwo przyjdzie z jakąś pomocą i wymyśli, co powinno powstać. Bardzo często to samo dzieje się w tamtych czasach. Wśród pomysłów tego, jak powinna wyglądać przyszłość miast, na przykład pojawiają się tak szalone, jak to by w Warszawie nad Wisłą, na bulwarach wybudować ileś kopii różnych reprezentacyjnych budynków z całej części Europy po to, żeby ona wyglądała jak prawdziwa stolica. Czyli stworzenie takiej imitacyjnej stołeczności w miejscu, w której tej stołeczności realnej aż do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości mieć nie mogło, tak? No ale z drugiej strony pojawiają się też hasła takie. I to jest jedna z bardzo ciekawych, jakie tam znalazłem w swoich badaniach przykładów, że dziennikarz Łódzkiej Gazety pisze: my jesteśmy miastem młodym, nie mamy zabytków, to stwórzmy je, żeby przyszłe pokolenia nas doceniły. Stwórzmy, tak? A zatem jeżeli chcemy coś stworzyć, no to musimy jakąś koncepcję wokół tego wynaleźć. No i to wszystko prowokuje do takiej ostatecznej, jakby wyjściowej tezy tego, o czym tu piszę. Czy przypadkiem nie jest tak, że jeżeli byśmy postrzegali nowoczesność jako pewnego rodzaju zmagania, stałe, nieustające, i tak nawiasem mówiąc, od ponad 100 lat się zmagamy, jest to
dosyć niezbyt budujący stan, tak? Ale jednak wymagające ciągle od osób żyjących w danym czasie i danym miejscu na jakiegoś przekroczenia siebie, jakiegoś spojrzenia, wyjścia poza utarte schematy myślenia, to czy to nie jest tak, że pomimo tych wszystkich problemów, tych wszystkich dramatycznych, bardzo często, co widać w przykładzie Królestwa Polskiego, zaniedbań, ta nowoczesność nie odbywała się mimo wszystko. I debaty, które z pozoru wydają się no albo niewiele warte, albo z perspektywy lat zupełnie chybione, świadczą najlepiej o tym, że właśnie to przeobrażenie społeczeństwa przednowoczesnego, agrarnego, właściwie negatywnie nastawionego do miasta i wielkomiejskiego stylu życia, w społeczeństwo, które nawet jeśli płaci za to cenę z naszej perspektywy bardzo niepożądaną, tak jak w przypadku narodowej demokracji cenę antysemityzmu, stawia miasto jako cel swojej drogi, chce być nowoczesne, no nie jest właśnie tym, co z tych dyskursów w sposób najbardziej istotny wynika i jest tego głównym przesłaniem. No i proszę Państwa, jakby kończąc, chciałem powiedzieć, że to wszystko, ten styl myślenia, który tu Państwu zaprezentowałem, oczywiście o setki innych przykładów zgromadzony, będzie też rezultatem, będzie też wyłożony jakby w mojej książce, która powstaje na temat kwestii miejskiej w Królestwie Polskim po rewolucji 1905 roku, a przyjechałem do Lwowa między innymi dlatego, że zainteresowało mnie to jakby tę wizję wyidealizowaną tego wzoru doskonałego samorządu lwowskiego, o którym no choćby jak wiadomo z pracy Łukasza Sroki niekoniecznie taki był idealny, skonfrontować, bo rzecz jasna prawdą jest, że Lwów dzięki swojej stołeczności był w tym czasie fantastycznym miastem pełnym zabytków, które do tej pory możemy podziwiać, ale oczywiście samorząd, jako instytucja niekoniecznie stanowił panaceum na wszystko, o czym można się przekonać bez jakiegoś większego wysiłku. Dziękuję bardzo. Дуже дякую. А Камінь, якщо у нас який випадок, то це той момент, коли маємо той момент, коли можна ставити питання, поділитися своїми враженнями, може коментарі якісь. Прошу підніс руку, хто би хотів. Dzień dobry, Ryna Skokien, pracuję w Centrum Historii Miasta. Dziękuję za wykład i chciałabym poprosić opowiedzieć więcej o właśnie Stowarzyszeniu Aktywistów Miasta, czy to była organizacja międzynarodowa, jak działała i ciekawe, jakie były inne sposoby, jeżeli to miało jakiś wymiar międzynarodowy, ta działalność. I ciekawe, jakie inne sposoby rozpowszechnienia tej wiedzy zachodniej czy wyobraźni, jacy powinniśmy być w porównaniu z wyobrażalnym Paryżem. I źródłami tych marzeń były podróże, czy jakieś zawodowe kontakty, czy edukacja formalna, czy książki, czy prasa, czy inne media miały tutaj, oddziaływały decydująco, że były takie marzenia o Zachodzie. Może też bardziej konkretne te teksty, te cytaty, które Pan przytoczył jako przykłady, gdzie one zjawiały się, czy było, kto czytał, kto miał dostęp do nich, czy to były artykuły gazetowe, jak one krążyły, nie Łódź, nie tylko Łódź, i jaki język dyskursu był, że mówimy o Łódzi, co było drukowane i na jidysz, po niemiecku,
A może potem będą jeszcze następne pytania. Dobrze, więc pozwolę sobie odpowiedzieć najpierw na to pierwsze. Jeśli chodzi o promocję, zdobywanie wiedzy na temat tego, jak wygląda Zachód, to bardzo wielu autorów, o których tu pisałem, popełniało takie prace, które byśmy nazwali częściowo naukowymi. I w nich były mnóstwo różnego rodzaju danych statystycznych, na przykład porównujących, ile się wydaje na jednego mieszkańca na inwestycje miejskie na Zachodzie, a ile u nas, tak? Natomiast olbrzymią karierę w Polsce zrobiły miasto Ogrody, ponieważ jeden z członków Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, Władysław Dobrzyński, osobiście znał Howarda, czyli twórcę tej koncepcji. On rzeczywiście aktywnie działał w międzynarodowym ruchu promującym miasta i ogrody. I z tego powodu można powiedzieć, że ten transfer wiedzy był bardzo uproszczony. Tak? Czyli jeśli chodzi o różne aspekty gospodarcze, to opracowania statystyczne, naukowe. Jeśli chodzi o miasto Ogrody, to tutaj mamy do czynienia z bezpośrednim zaangażowaniem osoby, która w Polsce na ten temat najwięcej pisała i której autorytet, no właśnie, czołowego warszawskiego lekarza higienisty bardzo duże miał również znaczenie. To po pierwsze. Po drugie, no w prasie można było znajdywać szereg na przykład korespondencji z różnego rodzaju międzynarodowych kongresów architektonicznych, z wystaw światowych, gdzie również ta wiedza przez element obserwacji takiej uczestniczącej była zdobywana, również przez po prostu wyjazdy, tak? I to było dosyć istotne. No i wreszcie proszę też pamiętać, że jakąś tam rolę na pewno odgrywała prasa, na przykład w języku francuskim czy niemieckim, która była w jakimś stopniu czytana przez tych polskich autorów, myślę, że nawet nie takim małym. I niektóre informacje były przedrukami, nawet podawano tytuły, w jakiej to gazecie napisano, jak wspaniale działa na przykład Towarzystwo Osiedli Robotniczych w miejscowości X gdzieś w Zagłębiu Rury, tak? Jeśli chodzi o kwestię dyskursu, ja się w swoich badaniach zajmuję dyskursem polskojęzycznym, ale oczywiście w Łodzi to jest dyskurs wielonarodowy, zresztą w Warszawie też. Mamy do czynienia z gazetami zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim, jak i w języku jidysz. W Warszawie bardziej w jidysz. W Warszawie też dosyć istotną rolę odgrywają pisma w języku rosyjskim. Osoby, które te pisma jidyszowe, bo dlatego okresu łódzkich jidyszowych nie ma, tak, zachowanych, ale które, czyli zwłaszcza pani Joanna Nalewajko-Kulików, która napisała wielką pracę na temat prasy jidyszowej w Polsce, ale też inni autorzy zwracają uwagę, że tam poruszano tematykę miejską w takim kontekście gminy, ale gminy żydowskiej i tego, jak ona funkcjonuje i jak na przykład działalność dobroczynna w związku z tym się rozwija, czyli na pewno było to środowisko żywo zainteresowane, no z racji swojego też statusu bardzo mocno, tak, problematyką miejską. Jeśli chodzi o to, jakie są to źródła, to tutaj są to zarówno książki, które były wydawane, no tak jak powiedziałem, o takim charakterze bardziej ogólnym, czy nawet prawie naukowym, czy po prostu naukowym, jak i artykuły w gazetach. Co jest istotne, jeśli chodzi o to, kto to czytał, to te wszystkie prace Suligowskiego, Koszuckiego były szeroko omawiane w prasie warszawskiej i myślę, że dla dziennikarzy ówczesnych one stanowiły po prostu bardzo też źródło wiedzy, które w jakiś tam sposób otwierało oczy na realną sytuację, no właśnie poprzez tych danych statystycznych publikacje. Więc były to takie czasy troszkę do naszych niepodobne, kiedy to dziennikarze jeszcze czytali jakieś opracowania i wyciągali z nich wnioski. Tak? Jeszcze jedno pytanie? Dobre. Po prostu skazałeś, czy
On powiedział, że był moment, kiedy właśnie tych żebraków było więcej. We Lwowie kontrolowały służby i ileś żebraków trzeba było, trzeba oficjalnie starać się o dokumenty. Czy na terenach Polski były organy, które kontrolowały ilość tych żebraków? Jeżeli byłeś żebrakiem, posiadał możliwość pracować. Jeszcze parę pytań. Potem ogólniejsze. Były organy, które kontrolowały żebractwo. No na pewno zajmowała się tym żandarmeria, czy po prostu służby policyjne, ale liczba głosów krytykujących skalę żebractwa w prasie jest tak duża, że łatwo z tego wysnuć wniosek, że zajmowała się niedostatecznie dobrze tą kontrolą. Tak? Nie było czegoś takiego jak patent na żebranie, tak? Czyli oficjalny dokument, który pozwalał komuś żyć w ten sposób. Raczej było to przedmiotem ostrej krytyki. No zresztą to jest bardzo podobnie to wygląda w sytuacji w stosunku do prostytucji, która też była kontrolowana, ale tak jakby niezbyt dobrze. Spróbuję po polsku, więc chciałam zapytać się o tym, jak używasz właśnie kwestię. No bo kwestię używała, to jest takie dość oczywiste, a też wydaje mi się, że na moment możemy zastanowić się. Kwestia miejska, jak część tych wielkich pytań i znamy też no, naszą kolegę historyczką Holly Case, która The Age of Big Question, wiek dużych pytań. I to nie tylko chodzi o tym, że w jakim stosunku pytanie miejskie jest związane z innymi dużymi pytaniami, ale ten dyskurs stawiania jako pytanie, które jest obiektywizuje, więc i problematyzuje, ale też robi to obiektem i zabiera w jakiś sposób sprawczość w tym, że to jest, a wręcz w jakimś momencie też nabiera, że to jest negatyw. Że coś o tym, jak rozróżniasz te i też jak widzisz, że używając teraz dla siebie i też jak to jest w źródłach używane, czy na przykład jakie te duże pytania w tych źródłach, które czytałeś, czy w ogóle pada kwestia miejska jako kwestia miejska, jakie ich relacje jest z innymi kwestiami, kwestie, już z kwestią żydowską trochę usłyszeliśmy, ale też kwestia Polska też, ale kwestie tuberkulozu, kwestie robotnicze, kwestie kobiece i tak właśnie ten cały i czy właśnie już patrząc na ten taki szeroki, bo Holly stawia taką tezę, że wiek pytań skończył się z dużym mordem, z wojną i z Holokaustem, więc kiedy wiek kwestii, więc cena rozwiązania kwestii jest taka duża, że przestaliśmy używać. A czy tak do końca przestaliśmy używać, czy jeszcze używamy, czy widać takie te, no takie legacies, takie pozostałości tych myślenia przez kwestii w tych sprawach miejskich? To jest jedno pytanie, ale moment, jeszcze mam drugie. A drugie to jest akurat o rewolucji 1905 roku i tutaj już pytam o współczesnej dyskusji w Polsce. Jak ta rewolucja jest widziana, zwłaszcza, że wchodzi też Piłsudski na ekrany, że w ogóle i też to od rewolucji 1905 roku do postrzegania Imperium Rosyjskiego, a nawet bo powiedziałam tak, jak twoim zdaniem wpisywanie historii Łodzi i Warszawy zmienia pisanie o myślenie o Imperium Rosyjskim i czy jeszcze na ile kontekst Imperium Rosyjskim istnieje właśnie jakby inny sposób kontekstualizowania imperium właśnie jest potrzebny dla zrozumienia historii miejskiej no, w tej części Polski. I jak istnieje? Dziękuję. No tak, to każde z tych pytań zasługuje na odpowiedź będącą wykładem, więc zostałem postawiony w ciężkiej sytuacji, ale myślę, że sobie dam radę i powiem tak, że jeśli chodzi o kwestię miejską, to ja się tytułując to troszeczkę oczywiście o tyle bawię słowami, że jak wiesz, kwestia miejska Castelsa to była taka fundamentalna książka socjologii miasta dwudziestowiecznej. Ale co charakterystyczne,
co bardzo zabawne i to mnie bardzo rozbawiło, kiedy w 1915 roku Suligowski, o którym tutaj pisałem, wydał wszystkie swoje prace na temat miast opublikowane wcześniej, to pierwszy tom tego zatytułował Kwestie miejskie. Po prostu. I ta moja książka też się będzie nazywać Kwestie miejskie. Jeśli chodzi o samo słowo kwestia, no oczywiście z pełną świadomością, że ono oznacza pytanie, to ono było w ówczesnej w takim języku politycznym używane nagminnie, że była kwestia czegoś. I może rzeczywiście ta opinia, że gdzieś się w pewnym momencie kwestie skończyły, a teraz to już właściwie no, nikt nie szuka odpowiedzi, bo wie, że ich nie znajdzie po wojnie, coś w tym jest. Ja teraz nie spotykam się w kontekstach bardzo współczesnych, żeby ktoś mówił kwestia Donbasu. Jest problem, sprawa, tak? Na takiej arenie międzynarodowej. Albo kwestia imigrantów do przybywających do Europy. Nie ma tego. Czyli jakby nie ma tego elementu pytania w tym. No i być może rzeczywiście, to może być nawet dla mnie jakaś cenna wskazówka i jestem wdzięczny, że o tej książce powiedziałaś. Ten element właśnie niepewności, jaka jest odpowiedź, jest bardzo był charakterystyczny wówczas i oznaczał jednocześnie, że trwały poszukiwania. Teraz, jak się ta kwestia miejska miała do innych? No była bardzo związana, najbardziej z kwestią robotniczą, kwestią mieszkaniową, ale na przykład kwestia kobieca jest też istotna, dlatego, że polskie działaczki na rzecz równouprawnienia kobiet bardzo domagały się w sposób bardzo taki intensywny przed I wojną światową, żeby w tym samorządzie miejskim, kiedy on zostanie już wprowadzony, kobiety miały prawo głosu. I to jest dosyć ciekawa sprawa, bo wypowiedzi na ten temat pochodzą od kobiet, zwłaszcza od liderek, tak, polskiego ruchu feministycznego, ale publikowane są na przykład w największej gazecie ówczesnej liberalnej w Królestwie Polskim, w Nowej Gazecie, co oznacza, że jeżeli ten głos się pojawia w środowisku, które samo w sobie jest jakoś opiniotwórcze, to znaczy, że przyzwolenie na to takie rozwiązanie czy poparcie, no też wśród inteligencji nie jest ówczesnej najmniejszej. I chyba można stwierdzić, że znaczy przynajmniej ja tak to odbieram, że przed I wojną światową poparcie dla praw politycznych kobiet, przynajmniej w polskim dyskursie, było zadziwiająco duże, tak? Że nikt z poważny chyba nie pisał otwarcie, że jest przeciw, a jeśli pisał, że jest przeciw, to nie dlatego, że chodzi o kobiety, tylko na przykład dlatego, że byłoby to niezgodne z aktualnym stanem prawnym. I tak Suligowski napisał projekt ustawy, gdzie nie było tego prawa kobiet głosowania. On pisał, że nie dlatego, że jest przeciw, tylko dlatego, że to jest niezgodne ze stanem prawnym w Rosji, czyli zasłaniał się, nie był w stanie otwarcie przyznać, a być może wcale nie miał też takich intencji, że on jest przeciwko temu, żeby kobiety co do zasady, tak, brały udział w samorządzie. No i oczywiście po I wojnie światowej automatycznie od razu to prawo uzyskały. W wyborach, które były przeprowadzane w czasie okupacji niemieckiej, jeszcze nie. To były wybory i te rady powstały w 1916 w Warszawie, w 1917 w Łodzi. Były bardzo przypominające to, co Rosjanie by wprowadzili, gdyby wojnę wygrali. I one działały dosyć krótko i tak jak wspomniałem, nie miały charakteru demokratycznego. Bynajmniej. Natomiast jeśli chodzi o rewolucję, to ona jest zapomniana. W Polsce mało kto wie, czym była rewolucja 1905 roku. Sam fakt, że została ona jakby w historii zapamiętana jako rewolucja, właśnie sprawia, że no w świadomości historycznej jest ona chyba całkiem często, nawet w Polsce, Boże, jest na Zachodzie mylona, to my wiemy, ale nawet w Polsce jest chyba często mylona z rewolucją rosyjską, tą, która wydarzyła się dekadę później. Obecny stan pamięci zbiorowej jest taki, że jak się mówi studentom historii nawet, że Piłsudski był socjalistą, to oni mówią, no on tak troszkę tylko. To znaczy,
mamy do czynienia z dosyć gwałtownym po transformacji wychyleniem pamięci zbiorowej w prawo i jednocześnie w jakiejś tam mierze niezgodnym ze stanem faktycznym. W tym sensie niezgodnym, że ludziom się już kompletnie wszystko, przepraszam, że tak powiem, pomieszało i oni nie potrafią dziś, Polacy w swojej pamięci zbiorowej widzą Piłsudskiego, Dubowskiego jako ojców niepodległości, kompletnie nie rozumiejąc, że to byli ludzie kompletnie się całkowicie zwalczający i całkowicie odmienni w swoich poglądach. Więc działają tu i zjawiska takie jak popkultura, pewnie ten obraz filmowy Piłsudskiego też będzie taki Piłsudski dla każdego, każdy sobie znajdzie co chce, i zjawiska no, wynikające po prostu z upływu czasu. Przy czym w Łodzi ta sprawa wygląda troszeczkę inaczej i wygląda ona inaczej też dlatego, no, że ciągle jednak jedna z ulic w Śródmieściu nazywa się Rewolucji 1905 roku, że ciągle Łódź jest tym miejscem, w którym się jakoś o tą pamięć, no, zwłaszcza środowiska lewicowe i też feministyczne od pewnego momentu starają dbać. Natomiast chyba od początku też było tak, że w pamięci zbiorowej inaczej ta rewolucja była zapamiętana w Łodzi, na przykład inaczej w Warszawie, gdzie pamięta się raczej o pewnych postaciach związanych z tymi latami, ale jednak to, co się stało w roku 1918, całkowicie tę pamięć przyćmiło. W Łodzi wygląda to troszkę inaczej, ale też nie jest to jakiś powód do wielkiego optymizmu. To raczej jest tak, że mamy zainstalowaną taką, no bardzo, bardzo taką wersję historii miasta, opowieść o mieście wielokulturowym, które gdzieś te problemy socjalne stara się może nie tyle lekceważyć, tylko no, nadać im taką nieco mniej eksponowaną rolę. I w związku z tym można powiedzieć, że tylko taka najbardziej zaangażowana część rzeczywiście młodej inteligencji stara się o rewolucji pamiętać. Przy czym, co jest istotne, nie ma też jakiegoś środowiska poza skrajnymi partiami nacjonalistycznymi, które na szczęście w Polsce nad tymi naprawdę skrajnymi nie odgrywają dużej roli, które by wprost było na nie, czyli nawet prawica, wysiłek niepodległościowy socjalistów co do zasady popiera i będzie popierać, tak? Dlatego, że był niepodległościowy. I doszło nawet do zabawnej na tyle sytuacji, bo kiedy kilka lat temu chciano nadać, i ostatecznie to się stało, ulicę w takiej nowo powstającej części miasta od nazwisk wielkich łódzkich fabrykantów, padł pomysł, żeby jedna z tych ulic nazywała się Kunicera. Kunicer to był fabrykant, który zginął, został zastrzelony w trakcie rewolucji. Był bardzo zasłużony właśnie dla rozwoju np. tramwajów w Łodzi. I to prawica zablokowała ten pomysł, argumentując, że to był właśnie ten, który nasłał na łódzkich robotników kozaków, czyli kolaborował z carem, tak? Więc to nie jest też takie oczywiste. I te podziały nie są jednoznaczne, natomiast w samym kanonie pamięci historycznej bardzo jest rewolucja 1905 roku zapomniana. Dziękuję Wam i dziękuję Wam, że przyszli. Jakieś pytania zostały się pro miejskie sprawy z nami z początku XX stulecia, ale trochę zmian my zobaczymy. To taka dobra nagoda też postawić taką dystancję, że bardzo rzeczy powtarzają, ale nie точно tak samo. Гарного вечора і все. Дякую.